W module czwartym zajmiemy się biblioteką JSTL, czyli Java Server Pages Tag Library. Jest to biblioteka wspomagająca, rozszerzająca działanie JSP. Najpierw omówimy sobie pokrótce jej sens istnienia i zastosowanie, a potem przejdziemy po prostu do omówienia najważniejszych znaczników, które są, można powiedzieć, odgórnie podzielone na grupy, mianowicie znaczniki bazowe, rdzenia, a także znaczniki funkcyjne i formatujące. Java Server Pages Standard Tag Library, bo tak brzmi pełna nazwa tej biblioteki, to biblioteka znaczników, które rozszerzają standardowe możliwości technologii JSP. Mimo że jest to rozszerzenie, to JSTL stanowi składowy komponent platformy Java Enterprise Edition. Składa się on z kilku zestawów znaczników pełniących różne funkcje. I tutaj nie omówimy w tym miejscu wszystkich, ponieważ niektóre znaczniki są stosowane niewątpliwie dużo rzadziej. Natomiast skupimy się na tych, które mają największe znaczenie. Większość tych najważniejszych znaczników zalicza się do tak zwanego rdzenia, core. I jeśli chcemy wykorzystać takie znaczniki, to musimy zastosować instrukcję importującą, czyli po prostu dyrektywę taglib, o której była mowa w module trzecim poświęconym JSP. I moduł rdzenia, czyli te znaczniki jakby z grupy rdzenia, pozwalają na zmianę przepływu sterowania w ramach widoku, bowiem w standardowych stronach JSP kod jest wykonywany po prostu od początku do końca, niczym program w języku proceduralnym, w jakimś Pascalu na przykład, w którym nie zawarto żadnych instrukcji warunkowych ani pętli. I właśnie ten prosty przepływ zmienia właśnie grupa znaczników bazowych. Ale nie tylko, bowiem najprostszy znacznik bazowy, cout, pozwala na wyświetlenie wartości wyrażenia Expression Language. No i podstawowe pytanie, po co? Skoro jeśli podamy samo wyrażenie, to ono zostanie wyświetlone. Otóż taki znacznik pozwala dodatkowo na automatyczną konwersję niektórych znaków przekazanych w ramach wartości z możliwością także określenia wartości domyślnej, jeśli wyrażenie przyjmie wartość 0. Znacznik cset pozwala na ustawienie wartości dla całego obiektu lub wybranej tylko jego właściwości, co z połączeniem możliwości języka Expression Language daje naprawdę duże, interesujące możliwości. Znacznik catch przechwytuje wyjątki, które zostaną rzucone w kodzie, który znajduje się wewnątrz tego znacznika. Oznacza to, że jeśli na przykład będziemy chcieli ustawić nieistniejącą właściwość albo wykonać jakąś operację niedozwoloną, na przykład dzielenie przez 0, to zostanie rzucony wyjątek, ale użytkownik może nie otrzymać informacji o takim wyjątku, bowiem blok catch skutecznie uciszy domyślne zachowanie, a przy użyciu dodatkowej zmiennej, określonej przy użyciu atrybutu var, taką informację będziemy mogli wykorzystać na przykład za pomocą wyrażenia języka Expression Language. Kolejnym znacznikiem jest po prostu znacznik if, który pozwala na wykonanie, na umieszczenie pewnego kodu, jeśli jest spełniony warunek dany za pomocą wyrażenia języka IL przy użyciu atrybutu test. Dodatkowo można też wyeksportować taki wynik takiego testu przy użyciu atrybutów var, gdzie określamy nazwę takiej eksportowanej zmiennej i scope, czyli zasięgu, w którym będzie taka zmienna umieszczona. I tutaj konstrukcja var i scope pojawia się również w wielu innych znacznikach. Choose to kolejny znacznik i tak naprawdę można powiedzieć, że odpowiada on poniekąd instrukcji switch, znanej z licznych języków programowania, a mianowicie choose pozwala na wykonanie, zawarcie wielu klauzul when, znaczników when, i w takiej sytuacji możemy wykonywać fragment kodu, jeśli dany warunek test, dany atrybut test w kolejnych znacznikach SICUS zostanie wykonany prawidłowo. To znaczy, zostanie wykonana ta klauzula, ten znacznik CUN, który jako pierwszy spełni swój warunek zawarty w atrybucie test. Jeśli żaden z warunków nie zostanie wykonany, to zostanie wykonany kod zawarty w znaczniku COtherwise, jeśli oczywiście taki znacznik został zadeklarowany. Bardzo ważnym znacznikiem jest znacznik C4Each, który pozwala na wykonanie iteracji tego samego kodu na oczywiście pewnej kolekcji danych. Oczywiście w ramach takich iteracji informacja o aktualnie przetwarzanym obiekcie jest udostępniana i można ją wykorzystać. Jeśli chodzi o to, co możemy wykorzystać do takiej iteracji, to mogą to być obiekty klas, które implementują interface collection, a także interface map. Możemy także korzystać z iteratorów i typów wyliczeniowych, o ile oczywiście nie będziemy ich resetować, ponieważ takiej funkcjonalności one nie udostępniają. Kolejny znacznik bazowy to CURL, który pozwala na wygenerowanie adresu URL i umieszczenie go w wybranym atrybucie. Teoretycznie można by rzec, że nie jest to jakiś bardzo potrzebny znacznik, ale w praktyce w bardzo elegancki sposób pozwala on na tworzenie nawet skomplikowanych adresów. Znacznik CImport działa podobnie jak akcja JSP Include, z tą różnicą, że pozwala na pobranie zasobów z zewnętrznego serwera i zapisanie go także w formie atrybutu, jeśli nie chcemy go na przykład po prostu wyświetlić. Kolejną grupę znaczników stanowią znaczniki funkcyjne. Znaczniki te tak naprawdę są wywoływane jak funkcje metody języka Java, więc tak naprawdę nazwa znacznik tutaj jest dwuznaczna. Poza znacznikiem FN length wszystkie inne dotyczą manipulacji łańcuchami znaków. A tak naprawdę znacznik FN length także może być używany na, można powiedzieć, łańcuchach znaków. Otóż znacznik FN length zwraca liczbę elementów kolekcji i właśnie taka liczba może być zastosowana wobec obiektów, które spełniają te same wymagania, co wymagania odnośnie kolekcji w instrukcji znaczniku for each. Więc wymagania są takie same, przy czym można także podać jako właśnie parametr łańcuch znaków. Pozostałe znaczniki funkcyjne dotyczą łańcuchów znaków i tak naprawdę, jeśli ktoś zna dobrze API związane z obsługą łańcuchów znaków, to nie powinien w tym momencie mieć żadnych problemów z rozpoznaniem tych znaczników, tych metod. Możemy korzystać z metod contains, ignore case, czyli możemy sprawdzić, czy dany łańcuch zawiera inny podłańcuch, zarówno z uwzględnieniem wielkości znaków, jak i bez. Możemy także za pomocą znacznika nswith sprawdzić, czy dany łańcuch kończy się innym, a także możemy, co ważne, wyescapować, jak to się mówi, czyli dodać do kodu XML niezbędne znaki, przetworzyć go tak, aby był możliwy do wyświetlenia. Możemy korzystać również z metod indexow, która zwraca indeks, pod którym występuje dany podłańcuch, metoda join, która łączy tablicę łańcuchów w jeden łańcuch przy użyciu separatora, metoda replace, która zamienia pewien podłańcuch na inny w danym łańcuchu, metoda split, która z kolei dzieli jeden łańcuch na wiele względem pewnego separatora, metoda substring zwraca fragment łańcucha danego od pewnego elementu do pewnego elementu, oczywiście operujemy tutaj indeksami znaków, metoda starts with, która zwraca true, jeśli dany łańcuch zaczyna się od pewnego prefiksu, pewnego podłańcucha, metody to lowercase, to uppercase, czyli metody, które zwracają dany łańcuch zapisany małymi bądź wielkimi literami, metoda trim, która usuwa białe znaki z początku i końca łańcucha znaków. Zwraca oczywiście kopię takiego łańcucha. Ostatnią grupę, którą omówimy, grupę znaczników, stanowią znaczniki formatujące. Są one zwyczajowo oznaczane prefiksem fmt i służą do przekształcania pewnych danych na postać tekstową, ale i również odwrotną, czyli z tekstu na pewną daną liczbową, tudzież datę. Co więcej, znaczniki te pozwalają na zastosowanie internacjonalizacji i lokalizacji aplikacji. Takim podstawowym znacznikiem jest znacznik format number, który pozwala na wyświetlenie liczby w zależności od tego, co ona reprezentuje, czyli na przykład kwotę pieniędzy, liczbę, tudzież procent. Można określać separatory dziesiętne, tysięcy, no po prostu można zrobić z liczbą wszystko. Z kolei znacznik parse number parsuje liczbę, oczywiście taką, którą określiliśmy za pomocą atrybutu value, z możliwością utrwalenia takiej liczby w wybranym atrybucie, który oczywiście jest określonego typu liczbowego. Analogicznie na podobnej zasadzie możemy korzystać ze znaczników format date i parse date, które wykonują te same operacje co wcześniej wspomniane znaczniki, ale na datach. Przy czym tutaj możemy korzystać ze stylów daty, czasu albo zdefiniować własne przy użyciu znacznika pattern. Teraz przejdziemy do środowiska informatycznego, aby wykonać przykłady związane właśnie z biblioteką JSTL.